Cześć, witajcie z tej strony Grid. Jak widzieliście, czekanie wreszcie dobiegło końca. Możemy zakończyć ekspedycję, możemy odebrać nagrody, możemy zbudować Minotaura. Także od czego zaczynamy? Oczywiście lecimy na anomalię, lecimy do towarzysza syntezy żywego srebra. I tutaj rzecz warta zauważenia. Nie odbieracie nagród z ekspedycji, tylko tworzycie egzotyczne przedmioty z żywego srebra. No i macie poczekajcie tylko, bo coś mi tutaj brzydko. Dobra, jestem. Lewe ramię likwidatora, nogi likwidatora, korpus likwidatora, prawe ramię likwidatora. Dobra, kiedy to wszystko mamy, wystarczy polecieć na jakąś planetę, postawić Minotaura i zobaczmy, jak będzie chłop wyglądał. Zabawne jest to, że wybudowałem tutaj na tyle duże pomieszczenie, że gra nie ogarnia faktu, że jest to zadaszone, nie? Dobra, przeczekamy sobie tą burzę. Widzimy się za chwileczkę. Trwało krócej niż myślałem. Chłop ma z 5 lądowisk, nie? Albo 6. Musiał wylądować oczywiście u mnie na trawniku. Dobra, oblukajmy sobie naszego Minotaura. Teraz tak patrzę, że... chcąc nie chcąc zajmiemy wszystkie pola Minotaura, nie? Robiąc, montując tą technologię. Prawe ramię. To jest lewe ramię. Tak patrzę, bo nie głupio by było zamontować lewe ramię koło lewego ramienia, nie? Chociaż zaraz zobaczymy, czy OBS się boostuje, bo być może się nie będą boostować i niepotrzebnie tu w ogóle. O, dokładnie. Się nie boostują ze sobą, więc nie jest to żaden jakiś tam wielki problem. Trochę dziwnie to wygląda, bo... teraz to jest trochę tak, jakby miał dwa lewe ramiona, nie? Czy one się boostują, czy one się nie boostują? Wyglądają teoretycznie, jakby się boostowały, nie? Tutaj już nie. Weźmy, zabierzmy nogi.
I teoretycznie jakby korpus się boostował. Pytanie, czy nogi się zboostują, nie? Czyli trochę nie ogarniam, wiecie co, tej kuwety. Jakbyśmy wzięli... Lera, brakuje mi jednego miejsca, nie, żeby... Weźmy chwilowo, wymontujmy układ radarowy. Czyli ramię się boostuje razem z ramieniem. O, dupa. A nam się to wszystko pokomplikowało teraz. Ej, zaraz. Prawie z lewym się boostuje. To się nie boostuje. Powiem wam, troszeczkę to jest zakręcone, nie? Ale ewidentnie, korpus się boostuje z korpusem. Prawe ramię mecha z lewym ramieniem likwidatora się boostuje. Nogi mecha boostują się z nogami likwidatora. I z silnikami. A czemu SI się też boostuje z tym jakoś? Nie wiem, powiem wam, że to jest lekko popieprzone, nie? Dobra, układ paliwowy nie boostuje się. Kokowy nie boostuje się. Dobrze, jest to trochę bez sensu, słuchajcie, i zagmatwane dla mnie. Właśnie, świder Minotaura, cholera, jeszcze może to się boostować, nie? No dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że wszystko ogarnąłem. Tak jak powinienem, ale nie jestem do końca przekonany. Faktem, Minotaur wygląda, no, mocno tutaj... dopakowanie, chociaż z drugiej strony, no, przypomina mi skrzynkę pocztową, taką ze starych czasów, nie? Jestem ciekaw, jak walczy, kiedyś trzeba będzie go przetestować. W każdym razie, z tego, co zauważyłem z nowych rzeczy, korpus likwidatora boostuje się razem z korpusem mecha. Prawe ramię mecha z lewym ramieniem likwidatora. Nogi mecha z nogami likwidatora. Dodatkowo mam wrażenie, że lewe ramię mecha też z nogami mecha jakoś się boostuje. SI, pilniki z nogami. No tutaj lasery i wiertła, no wiadomo, że tak. Co się nie boostuje? Prawe ramię likwidatora. I to by było chyba na tyle. Ile? Cztery rzeczy były, nie? Czyli tak, mamy lewe ramię likwidatora, korpus likwidatora, nogi
i prawe ramię likwidatora. Z tego co sprawdzałem, tylko prawe ramię mi się z niczym nie chce tutaj zboostować. Może gdzieś mi coś uciekło, nie wiem, jest późno i faktycznie mogło coś mi umknąć, mogłem coś przegapić, ale no nie sądzę. Także tak. Myszka możemy odebrać, myszka możemy przerobić. Cholera, szkoda, że nocka jest. Wiecie co? No nie wiem. No, zasięg ma całkiem spory, nie? Skoku. Faktem to też może być spowodowane po prostu przez tym, że ma wszystkie ulepszenia zamontowane, nie? Jak to wygląda z kokpitu? Zmieniło się coś, czy... Nie, kokpit chyba mamy taki sam, jak mieliśmy, kiedy strażnika, nie? Ulepszyliśmy go strażniczymi elementami. Może się mylę, ale nie wydaje mi się. Ale tragicznie się chłopa. Słabo reaguje, nie? Na mysz. Ale możliwe, że po prostu nie mam tego zmienionego w ustawieniach. Pamiętam, że ze statkiem miałem podobny problem, nie? Nie, no powiem wam, fajnie. Tak, patrzę, co tu jest koło mojego frachtowca. A to jest po prostu... fregata, nie? No dobra, słuchajcie. Chciałem tylko przekazać wam radosną nowinę, że możemy już jak najbardziej odebrać... Dobra, to nie miało być tak. Że już na spokojnie możemy odebrać Minotaura. Jego części. Możemy zmodernizować swoje Minotaury. No i zabrać je na jakąś radosną rozpierduszkę, nie? Przetestować dziadów by wypadało. Także z mojej strony to wszystko. Zawsze zapomnę, nie? Że mam słuchawki na uszach. Także z mojej strony to wszystko. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Na razie.